Tak sobie myślę, że na człowieka, który ostatnio bardzo cierpi w ciele, nie wyglądam tak źle. Bo czerwony byłem jeszcze jestem. Czerwony byłem bardzo na twarzy. Ostatnio miałem ciśnienie bardzo duże, wiecie? Ale miesza z tym, dobra. To wszystko jest ten. Jeden dotyk pana. I ten. Coś z głowy powiem, a może później fajnie coś poleci, bo. Kiedyś jeszcze jak nie byłem nawrócony, to miałem takie coś w głowie. Moi koledzy gdzieś tam inni, chociaż no oni to nie mieli, ale jakby miałem w głowie tak coś, że nie nauczy się jeździć autem, że nie znam prawa jazdy, że ja się w ogóle nie nadaję jeździć autem. Miałem bardzo głęboko takie zakorzenione, taką myśl w głowie, że no nie da rady, że ja się do tego nie nadaję. Gdzieś tam, jak gdzieś tam siadałem i mnie tam uczyli, to wydawało mi się w ogóle, że ten, że jadę całą ulicą, że spowoduję wypadek. Czyli miałem po prostu kłamstwo w głowie, że nie da uczniowi jeździć. Później pamiętam taką scenę, że szedłem miastem i jechała może 80, miała 80-90 lat taka babcia i ona jedzie autem, nie? Ja tak myślę, ja wtedy nie wiem, miałem 20 parę lat, ja mówię tak, ja mam 20 parę lat, jestem młody, sprawny i ona jedzie tym autem, który ma 90 lat i mówię, ja się nie nauczę jeździć autem? Kłamstwa w głowie od diabła. Kłamstwa w głowie od diabła. A wierzę, jeszcze bardziej wam powiem w to, że diabeł w ogóle kłamie, a najbardziej kłamie w kwestiach, w których będziesz dobry, bo ja się okazało się, że jestem dobrym kierowcą, bardzo dobrym kierowcą. Że ja z łatwością się nauczyłem jeździć. Że to jest mój talent, jeden z moich talentów. Co diabeł wkręcił mi, że w ogóle jako kierowca to zapomnij w ogóle. Strach, lęk, wsiąść za auto, w ogóle rozumiesz. Więc tak robi diabeł i dzisiaj Bóg mi mówił parę rzeczy rano. Rozmawiałem z Bogiem, miałem rozmowę po prostu, naprawdę. Bóg ostatnio ze mną rozmawia. Pomimo różnych rzeczy, co się dzieje. I chwała Bogu, wierny Bóg. I mówi mi o różnych rzeczach, ale na końcu przypomniałem sobie o Niku Wujiciciu. To jest człowiek, który nie ma rąk i nóg, urodzi się bez rąk i bez nóg. Później, no... I wiecie, bez rąk, bez nóg jest i teraz tak. Też przeżył swoje. Chciał się zabić, też miał ten. Ale tak, chodzi mi o to, że tak, jak sobie przypomniałem, to mówię tak. Gość skacze na spadochronie. Gość w ogóle na komputerze pisze, tą stopką swoją, tak? Gość pływa. Kogoś chyba tam, on tam w golfa gra i wiele rzeczy innych robi. Co więcej, on ma żonę. Co więcej, on ma dzieci. Czyli jest mężem i ojcem. I on fajną rzecz powiedział, że ten świat głównie cierpi na to, że mężczyźni ponoszą porażkę, że nie stają się mężami i ojcami. I bardzo mnie to trafiło, wiecie. Bo ja na przykład zawsze miałem bardzo głęboko w sercu, żeby być mężem. Później Bóg też pokazał mi, że ojcem. Ale żeby mieć żonę. I to jest następne kłamstwo, tak samo jak z tym prawem jazdy. Na swoim przykładzie chcę powiedzieć i zobacz sobie na swoich przykładach, jak masz. Że tak diabeł okrada ludzi z nadziei, że będą sami, że będą żyli w strachu. I jeżeli diabeł wkręci człowiekowi przyszłość, że będzie sam, głównie to na kobiety działa, ale ogólnie, że będzie sam i że będzie w strachu, to zabiera mu nadzieję i taki człowiek się załamuje, tak? Natomiast to jest kłamstwo, rozumiesz? Bo ja wierzę, że ja będę świetnym mężem i świetnym ojcem. Dlaczego? Bo tak samo jest, jak było jak z prawem jazdy. Że to diabeł będzie uderzał w najmocniejsze twoje cechy i będzie cię okłamywał, że jesteś w nich do niczego, a prawda jest taka, że w nich właśnie masz największe dary i talenty i powołanie. W nich najlepiej się odnajdziesz.
I amen. I wiesz, i uśmiałem się w ogóle, bo ja się ostatnio użalam dużo. Ale jakbym porównał dolegliwości swoje do dolegliwości Nika Wójcicia, to się uśmiałem, bo ja pamiętam jeszcze, jak nie byłem nawrócony, to wiecie, jakim ja byłem egoistą. Ja byłem tak egocentrycznie skupiony na sobie, że kupiłem sobie taką nową bluzę Nike chyba i paliłem jeszcze papierosy i mi tutaj się zrobiła taka dziurka, nie? Ja się, taka malutka, nie? I ja się tak przyjąłem tą dziurką, mówię, ja pierniczę. I wiecie co zrobiłem, żeby wyjść z tego stanu, żeby się nie przejmować tą dziurką? Przyjechałem do domu i wpisałem ludzi, którzy są chorzy mocno na różne choroby. Żeby zobaczyć, że inni mają gorzej niż ja, który tą dziurkę, nową bluzę... Widzisz tą paranoję moją? No i wtedy właśnie wpadłem na Nika Wójcicia. Już wtedy gdzieś Bóg do mnie przemawiał przez niego. Zobaczcie, jak Nik Wójcicz mówi, że... Ja sobie tak pomyślałem teraz, patrz. Jakbyśmy w Biblii ludzi, jak czytamy o ludziach w Biblii, tak? To oni mieli trudne sytuacje, oni mieli uciski. Nie tylko Jezus, ale wszyscy inni w ogóle. Uciski, trudy, tak? Bóg ich trzymał często na dole, tak? I teraz sobie pomyśl, jeśli ci wszyscy ludzie mieliby całe życie szczęśliwe, to Biblia by nas niczego nie nauczyła. My byśmy w ogóle Boga nie poznali. My byśmy Boga to jakiegoś, mieli chyba jakiegoś celebryta w ogóle. Widzicie to? Ucisk nie jest przyjemny i trud i ból nie jest przyjemny, ale tak właśnie jak mi Wójcik mówił, Bóg na tym dole cię trzyma, żeby cię przygotować, bo ma coś dobrego dla ciebie i On cię do tego przygotowuje. Rozumiesz? On cię do tego przygotowuje. Naprawdę, On mnie dzisiaj podniósł na duchu, jak sobie o nim przypomniałem i zainspirował mnie. Ale to, co chciałem powiedzieć jeszcze, to i że naszym problemem nie jest diabeł. Naszym problemem jest prawo, czyli jakby niezrozumienie łaski. Ja teraz tak mówię to logicznie, ale niezrozumienie łaski. Wiecie, łaska to oznacza, że Bóg przebaczył mi wszystkie grzechy. Jeśli ja mam tą świadomość, mam tą wiarę, jestem tym przepełniony, że Bóg w Jezusie przebaczył mi wszystkie. Wiesz, jest napisane, że Jezus został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Izajasz 53, poczytaj sobie. Niech wchłonie to sobie. Łaska to znaczy to, do mnie to dotarło, że Bóg przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Wszystkie. To jest miejsce czystości, to jest miejsce radości, to jest miejsce świętości i w Chrystusie sobie tak, taki jestem. To nie jest, łaska nie polega na tym, że wiesz, teraz coś za pół godziny zrobię i idę do księdza, w sensie idę tutaj gdzieś na bok i Boże, przepraszam, wybacz mi to w ogóle, przepraszam, znowu coś tam. Nie, nie, nie. To jest najemnik. Masz wszystkie przebaczone grzechy. Oczywiście. Nasze postępowanie się doskonali wraz z tym, jaką odkrywamy rzeczywistość, bo rzeczywistość Boża już jest. I chciałem powiedzieć o tej rzeczywistości, wiecie. Co to Bóg mi dzisiaj pokazał? Bo to może to będzie ostre. Bóg pokazał mi, że na świecie są świnie i my też byliśmy świniami. Brudne świnie. Wszystkie. W grzechu. Wiecie, Bóg mi pokazał, że niektóre świnie w świecie mają korony. Niektóre w świecie są... I diabeł daje, wiesz, paszę tym świniom, karmi ich alkoholem, narkotykami, seksem, ale też innymi rzeczami, jakimiś bogactwami. To wszystko w ogóle jest poruszane za pomocą demonów i niektóre świnie mają korony, wiecie, mają firmy i odbierają chwałę od innych świn. I sobie chwały nawzajem, wiesz, od siebie. Jezus o tym mówił, nie? I mamy jeden wielki szpital psychiatryczny. Ja byłem w szpitalu psychiatrycznym, wiem jak jest, ale świat jest szpitalem psychiatrycznym. I wam powiem, że Duch Święty już to któryś raz mi pokazał. Każdy człowiek, i nas też to może dotyczyć, tylko że my właśnie mamy łaskę i mamy przebaczenie grzechów. Mamy czyste sumienie. Musimy mieć tego świadomość coraz większą. I to jest nasza radość. To jest nasza wolność. Natomiast świat budzi się codziennie w różnorakim bólu. I idzie zagłuszyć ten ból. Jeden idzie pić, jeden idzie w pracoholizm, jeden idzie w tamto, ale każdy człowiek ma ból i na ten ból on ma jakiegoś zagłuszacza. Zagłuszacza. I to są bardzo różne zagłuszacze. I tak, świat potrzebuje Chrystusa, my to wiemy. Ale świat potrzebuje chwały. I teraz Bóg pokazał mi tak,
My nie jesteśmy już świniami, bo Jezus nas obmył. Świnia umarła, narodził się, no, narodziło się nowe stworzenie, narodził się Syn Boży, tak? Jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi, tak? Jesteśmy światłością świata. Na skalę wiecznej w ogóle, nie do ruszenia w ogóle. I teraz mamy świecić tu, miastem na wzgórzu, to już jest. Ty sobie nie musisz wyobrażać, że to miasto jest gdzieś tam. To już jest. Tak jak tu siedzę, to jestem miastem Bożym na wzgórzu. Pode mną jest ciemność, pode mną są demony i pod nami są ludzie, których mamy wyciągać. Tak, że się nas jest wyciągnął. I teraz o co chodzi? Że my mamy też swoje korony. Że świat potrzebuje Chrystusa, ale świat potrzebuje chwały. Bo utracił chwałę, rozumiesz? Wszyscy. I świat potrzebuje zobaczyć chwałę w nas. Chwałę w nas. Nie, że powiesz. Powiesz to też dobrze, ale chwałę w nas. I Bóg przez uciski, przez bóle, przez różnego typu doświadczenia, jak się modlisz, żebyś był podobny do Chrystusa i chcesz pełnić służbę z całego serca, Go kochasz i idziesz, to Bóg będzie robił różne rzeczy, by strącić twoją koronę. Nie jesteś już świnią, ale dalej masz koronę świńską w sensie różnych nawyków, w sensie swojego własnego ja, w sensie swojego ego, w sensie różnych swoich jakichś dziwnych jazd. Rozumiesz? I Bóg będzie usuwał tą koronę, by założyć ci już tutaj na ziemi koronę chwały Chrystusa. I jak będziesz miał koronę chwały Chrystusa, to będziesz chodził i będziesz świecił chwałą. I ten świat zobaczy chwałę, rozumiesz? Bo ten świat jest pełen bólu. Ten świat, zobacz, co mówi słowo. Słowo jest prawdą. Świat nie ma. Wiesz o tym, że świat nie ma radości? Ludzie się tam gdzieś śmieją, wiesz, zazwyczaj w weekendy, a tam, ja jak jestem w duchu tak głębiej, to ja, dla mnie to jest tak smutne, bo ja widzę, że to demony wykorzystują ludzi i ludzie są niewolnikami grzechu po prostu, nie? Ja to jak w duchu się chodzi, to tak to widzisz głębiej. Ale świat nie ma radości, pomyśl. Świat nie ma radości. To, co widzisz, że się śmieją, to nie jest radość. Świat nie ma radości. Świat nie ma miłości, to już o tym wiele razy mówiłem. Świat ma pożądliwość oczu, ciała i pychę życia. Trzy rzeczy. Koniec. Koniec. To jest koniec. Tak? I panem jest szatan tam. Przez małe P. Jak to mówi Andrzej, nasz brat. I teraz patrz. My w Chrystusie, jeśli damy się obrzezać na sercu i założy nam Bóg tą koronę chwały prawdziwie, to oni zobaczą tą chwałę. Rozumiesz? To my mamy radość. Świat nie ma radości. Oni się z czegoś cieszą. To są demony w ludziach. Oni mają jakąś formę zadowolenia. Ale świat nie ma radości. Rozumiesz? Zrozum to. Świat nie ma nadziei. To jest wszystko ściema. Nie ma radości, nadziei. Rozumiesz? Zobacz to oczami duchowymi. I co najważniejsze. Dwie rzeczy. Kobieta, która cierpiała na krwotok i podeszła do Jezusa. Przede wszystkim Bóg nas uczy, żebyśmy mieli komorę i wierzyli w Jezusa, poznawali Jego, bo to jest nasza wola i Jego moc. Bo nasza wiara opiera się na mocy. To działa z automatu. Jak masz wiarę, to walisz jak możesz skałą i ta moc się uwalnia, rozumiesz? Bo ta moc jest tam, 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 tam. Ona jest wszędzie w ogóle, rozumiesz? Ona jest w ogóle poza całym w ogóle światem, w ogóle ta moc. I to jest wiara, moja wiara Boga oparta na tej mocy. Że w jednej sekundzie Bóg cię jest w stanie podnieść. To jest wiara Abrahama. O Abrahamie też, kurczę, bym powiedział, bo też mi Bóg ostatnio pokazał, jaką wiarę miał Abraham. On zostawił rodzinę, swoją ziemię i on wyszedł i on nawet nie wiedział, dokąd idzie. To tak, byś wyszedł z klatki, zostawił swoje żony, dzieci i nawet nie wiedział, dokąd idziesz. I idziesz. Zobacz, jaką... To jest szaleństwo wiary. Ale Bóg to kocha. Rozumiesz? Bo Bóg jest Bogiem. Bóg jest wierny, Bóg nie jest kłamcą. To jest szaleństwo wiary, co zrobił Abraham. I co było później? Co jeszcze Abraham złożył syna? Szaleństwo! No i patrz. I ta kobieta miała krwotok. I ona wiedziała, że jak się dotknie z tyłu Jezusa, nie musiała, wiesz, pogawędzki urządzić przy kawie z Bogiem godzinnej i prosić Jezusa, żeby ją uzdrowić. Ona miała wiarę, bo ona znała Jezusa i wiedziała, że się dotknie tylko z tyłu, lekko Jego płaszcza pełnego mocy i chwały i będzie uzdrowiona z krwotoku. I czym jest krwotok? Krwotok nie jest to, że jej leciało krwotok fizycznie. Krwotok to jest coś, co się może ciągnąć za tobą latami. To jest jakaś trauma.
jakieś coś z przeszłości, jakieś nieprzebaczenie, jakiś, nie wiem, demon, jakieś coś, co to jakiś czas przychodzi do twojego życia i zatrzymuje błogosławieństwo pełne Boga do twojego życia. To jest krwotok i to jest upływ złej krwi i chodzi o to, że my mamy się tego pozbyć w jakiś sposób, tam jest napisane. Mamy się uniżyć przed Panem, uniżyć się w sercu przed Jezusem, tak? I szczerze mu powiedzieć, bo tam jest napisane, on powiedział prawdę o tym. Nieprawdę, że krew mi leci, nie w stylu, wiesz, religijnej prawdy, że o Jezus, boli mnie, coś tam, uzdrów mnie, o, dziękuję Ci. Tylko normalnie, Jezu, jak z przyjacielem. Kurde, boli mnie to i to, szczerze, jest tak i tak. Teraz znowu zrobię to, w głowie mam to, jest Saigon, kurczę, normalnie z nim porozmawiać. I co się dzieje? I zostaje ona uzdrowiona. I druga rzecz, której, bo kończę, bo to za długo, ja nie lubię długo nagrywać. Wróć do miejsca Nazaret. Jest napisane, że Jezusa, ja tam nie wiem dokładnie jak jest napisane, ale że owinęli go i jak on już się narodził, to oni wrócili z nim w pieluszkach i położyli żoby i on wrócił do Nazaretu. I Nazaret, kochani, to jest symbol pierwszej miłości, ale nie chcę być teoretykiem, tylko Nazaret to jest symbol tego. I teraz tak, bądź z sobą szczery. Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć? Ja już mówiłem, że Bóg jakiś czas temu mówił, żeby każdy z nas wierzący przygotował swoje serce na nowo. I Nazaret jest tego symbolem. A dokładniej na nowo to znaczy to, że spróbuj sobie przypomnieć dzień, godzinę lub te tygodnie, gdzie zostałeś pierwszy raz dotknięty przez Boga i zostałeś nowonarodzony. Gdzie zadziałała moc, chwała, gdzie skakałeś z radości, gdzie byłeś w stanie przenosić góry. To miejsce, gdzie spotkałeś się z Jezusem pierwszy raz. I to jest miejsce, do którego Bóg chce, żebyś wrócił, żebyś sobie je przypomniał, albo poprosił Ducha Świętego, żeby ci poprosił i żebyś wprowadził cię, Duch Święty, w to miejsce i żebyś od tego miejsca zaczął teraz znowu żyć. Bo wiecie, przez wiele lat narosły różne rzeczy na nas. Różne doświadczenia, różne przez pryzmat różnych rzeczy patrzymy. Ale Duch Święty mówi, wróć do Nazaretu. Wróć do pierwszej miłości, czyli wróć do miejsca tego. Zapomnij o wszystkim i przypomnij sobie, jak mnie wtedy spotkałeś. Ja pamiętam, jak przez mgłę i szczerze się przyznaję. Wierzę, że Duch Święty może mi to przypomnieć. Ale ja pamiętam, że to przez te pierwsze później dni przyszła moc, przyszła siła. Ja w ogóle jak szedłem do pracy, bo ja nigdy nie pracowałem, to ja szedłem z uśmiechem. Ja wszystkim mówiłem o Jezusie. Ja byłem w ogóle... Ja się cieszyłem, że ja oddycham, bo ja byłem pełen szczęścia, że oddycham. To jest Nazaret. To jest ta bliskość z Jezusem. To jest to pierwsze spotkanie z Nim. I każdy z nas je miał. Jeden rok temu, drugi 5, jeden 20. Przypomnij sobie to. A Bóg ci to jest w stanie przypomnieć. I zacznij od tego miejsca. I zacznij od tego miejsca. I na tym kończę. I na tym kończę. I błogosławię cię. Ja wam powiem ze swojego doświadczenia. Ja w ogóle do pewnego stopnia rozumiem Boga, co On teraz robi, ale do pewnego stopnia to nie. I powiem tak, jak niech wróci zimie, to ja to mam tak teraz. Ja na przykład mam tak, że jakbym teraz miał dobre auto, pieniądze, żonę, dzieci, przyjaciół, służbę fajną i w ogóle i robi to w ogóle w swojej sile, bo to już inna gadka jest, to wiem głęboko już w sercu, że to nie dałoby mi szczęścia. Bo ja wiem, że Bóg przygotowuje dla mnie zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego, rozumiesz? Dlatego On nas musi najpierw do czegoś przygotować. Bo ja naprawdę nie chciał, bo jeszcze jakiś czas temu chciałbym mieć auto, chciałbym mieć pracę, chciałbym z głośnika głosić Ewangelię, chciałbym mieć przyjaciół, chciałbym kochać. Teraz wiem, że te rzeczy nie dadzą mi szczęścia. Tak, nikomu nie dały ręce i nogi. Bóg go zapytał, nikt, czy naprawdę